szanowni panie, panowie pełniący bardzo ważne urzędy w Rzeczypospolitej Polskiej, drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem profesorem, dziekanem prześwietnej kapituły metropolitalnej w Krakowie, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. O szczególnym dialogu między Chrystusem a apostołami mówią dzisiejsze czytania mszalne. Chrystus, który ukazał się apostołom wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Po upływie zaledwie kilku, być może kilkunastu tygodni, święty Piotr w swojej drugiej mowie, o której mówią nam dzieje apostolskie, tak oto zwrócił się do Żydów w świątyni jerozolimskiej. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Drodzy siostry i bracia, ten dialog między Chrystusem a apostołami, którego kluczem jest słowo świadek, po grecku martyr, niekiedy tłumaczony na język polski jako męczennik. Ten dialog trwa w Kościele nieprzerwanie i będzie pewno trwał aż do skończenia świata. Jeżeli Piotr mówił, my jesteśmy tego świadkami, to w jakiejś mierze także był świadom tego, co go spotka i co zapowiedział mu Chrystus nad jeziorem Genezaret już po zmartwychwstaniu, że przyjdzie dzień, kiedy go poprowadzą go tam, gdzie nie będzie chciał i że wyciągnie ręce. Jakżeż jasna sugestia, że chodzi o śmierć na krzyżu. Bo Chrystus był świadkiem Boga i Jego miłości. I żądał także, aby Jego najbliżsi uczniowie byli także świadkami tej miłości. Niekiedy aż po przelanie krwi i oddanie własnego życia. Wiemy doskonale z historii Kościoła, że pierwsi następcy świętego Piotra, biskupi Rzymu, ponosili śmierć męczeńską. Mówi o tym martyrologium rzymskie. Niektóre imiona tych papieży są wspominane w kanonie rzymskim, czyli w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Kościół żył świadkami i żyje. W tę historię świadków wpisuje się także święty Jan Paweł II Wielki. W tym roku przecież obchodzimy 40. rocznicę zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Przelał swoją krew. To, że przeżył, był o tym głęboko przekonany. Było na skutek nadzwyczajnej interwencji Matki Bożej Fatimskiej. Ale wiem z całą pewnością, i to jest moje osobiste świadectwo, które chcę dać także dzisiaj. On miał świadomość, że jest męczennikiem.
mimo że przeżył. Drodzy siostry i bracia, te dni, które przeżywamy obecnie, to dni, w których obchodzimy 1055. rocznicę chrztu Polski. Chrztu, który przyjął władca Polan Mieszko I. I tutaj zgadzają się wszyscy najbardziej znakomici historycy polscy, który przyjął Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Od tej chwili, która uchodzi nie tylko za początek chrześcijaństwa w Polsce, ale także początek historii polskiego narodu i polskiej państwowości. Od tej chwili zaczął się na naszej ziemi także ten szczególny dialog między Chrystusem, mówiącym: wy jesteście, wy macie być moimi świadkami, a synami i córkami naszego narodu, którzy o Chrystusie świadczyli, także przez męczeństwo. 30 lat temu także przybył do Polski po raz pierwszy Jan Paweł II, do Polski, która zaczęła wkraczać w czas przemian po 1989 roku. Jak wiemy, czas wielkich nadziei wtedy rozbudzonych, ale także czas wielkich rozczarowań, dyskusji i niepokojów. I pozwólcie, drodzy siostry i bracia, że przytoczę tutaj trzy dość obszerne fragmenty przemówień papieża właśnie z tamtego czasu, kiedy wskazywał na fundamenty, na których trzeba budować niepodległą i w pełni suwerenną Polskę. I kiedy mówiąc o tym, wzywał współczesne sobie pokolenie, by dawało świadectwo, by kolejne pokolenie Polek i Polaków stawało się świadkami najświętszych wartości. Najpierw jego przemówienie w Koszalinie, inaugurujące jego pielgrzymkę z 1 czerwca 1991 roku, gdzie mówił o konieczności dawania świadectwa o chrześcijańskim humanizmie budowanym na dekalogu. My wszyscy ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, mówił papież, w mocy Chrystusowego odkupienia przez krzyż, jesteśmy wydawani na śmierć, tak jak Chrystus przyjął śmierć na krzyżu, aby życie Jego stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Tak, życie Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, poczynając od sakramentu chrztu, uczestniczymy w odkupieńczej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Nosimy więc w sobie skarb, niewypowiedziany skarb życia Bożego. Jest to przeogromna moc, która jest z Boga, a nie z nas. Taką mocą jest łaska chrztu, która czyni nas w Chrystusie synami Bożego przybrania. Jednakże ten skarb przechowujemy w naczyniach glinianych. Czasy, w których żyjemy, ludzkość współczesna, europejska cywilizacja i postęp mają już za sobą owo szukanie Boga po omacku,
które jednak było szukaniem i do niego jakoś prowadziło. Wszyscy odziedziczyli ten skarb. W Chrystusie otrzymali więcej jeszcze niż dekalog. Któż jednak bardziej niż Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, potwierdza moc tamtego pierwszego słowa dekalogu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tylko też w mocy tego pierwszego przykazania można myśleć o prawdziwym humanizmie. Bez Boga pozostają tylko ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro człowieka, a to jest sam rdzeń moralności, jest tylko wówczas możliwe, gdy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry, jak kiedyś powiedział Chrystus do młodzieńca. Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapominali: jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ta pielgrzymka kończyła się 9 czerwca w Warszawie. Podczas mszy świętej odprawianej na Agrykoli papież zwrócił uwagę na dwa konieczne świadectwa, niezbędne dla dobrej przyszłości naszej ojczyzny. Pierwszą jest konieczność świadectwa o polskości, patriotyzmie i dzięki temu także autentycznej wolności. Papież mówił: jeśli pamiętamy o tej wielkiej daninie krwi, jaką Warszawa tyle razy składała na ołtarzu miłości ojczyzny, jawi się nam nasza stolica, zwłaszcza w chwilach podniosłych, jako męczeńskie sanktuarium narodu. Męczeńskie sanktuarium narodu. Tak nazwał Warszawę prymas tysiąclecia. Zauważmy, że w tym określeniu cały ciężar gatunkowy spoczywa na ewangelicznym świadectwie. Męczennik, martyr, świadek. Świadek miłości, która jest większa od nienawiści. Bo przecież w naszym już stuleciu, podczas powstania warszawskiego, a potem po jego zakończeniu, stolica stała się widownią śmiertelnego zwarcia między heroizmem a bestialstwem. Tak zatytułował swą powojenną książkę wielki filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ksiądz Konstanty Michalski, więzień Sachsenhausen. To, co wtedy działo się w Warszawie, było jakby ostatnim spiętrzeniem nienawiści, która przez kilka pokoleń starała się zniszczyć, dosłownie zniszczyć nasz naród. I oto ta Warszawa, Warszawa elekcji królów polskich, stała się w naszym już stuleciu miejscem innych jeszcze wyborów i rozstrzygnięć między życiem a śmiercią, między miłością a nienawiścią. Przedziwny ciąg wydarzeń. Zapis dawny
i zapis współczesny. Jeden i drugi ważny dla dziejów narodu. Dziś gromadzimy się tutaj, aby uczestniczyć w Chrystusowej Eucharystii. Moment dziejowy jest inny. Przez ostatnie lata i dziesięciolecia społeczeństwo zmagało się o swą suwerenną podmiotowość. Od niedawna walka ta zdaje się być zakończona. I oto wszyscy czujemy, po długim okresie podmiotowości ograniczonej poprzez system totalitarny, że ta suwerenna podmiotowość nie jest tylko osiągnięciem, ale jest także nowym wyzwaniem. Wyzwaniem dla określenia siebie, do urzeczywistnienia siebie, do bycia sobą, jako człowiek, osoba i jako naród, wspólnota. To wyzwanie na różne sposoby jest zaadresowane do ludzkiej woli, do woli każdego i wszystkich. Zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa i z naszego chrześcijaństwa, z naszej polskości i z naszej europejskości. Egzamin w przeszłości był trudny. Zdawaliśmy go, a wynik ogólny niósł nam uznanie. Potwierdziliśmy się, jednakże w tym miejscu nie można się zatrzymać. Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać. Zdobywa się ją, czyniąc z niej dobry użytek, czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnymi. Czyni wolnymi ludzi i ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chrystus. Nasza ojczyzna znalazła się znowu w szczególnym momencie historycznym, momencie pod wieloma względami jedynym i może decydującym, którego nie można zmarnować dla jakichkolwiek racji. Jest to ogromny dar Boży, jakiś kairos naszej historii, który został nam dany i równocześnie zadany. I w końcowych fragmentach tej homilii Jan Paweł II mówił o konieczności jeszcze jednego bardzo ważnego świadectwa, jakie musimy dać. Świadectwa polegającego na sprzeciwie, a jednocześnie ekspiacji w imię autentycznego dobra i pomyślności narodu. I symbolem tej postawy, tego świadectwa, uczynił beatyfikowanego wówczas ojca Rafała Chylińskiego, pochodzącego z wielkopolskiej ziemi, Bernardyna, zmarłego w łódzkich Łagiewnikach. Mówił papież, jego życie jest związane z okresem saskim, a wiemy, że były to smutne czasy, nie tylko z punktu widzenia historii politycznej I Rzeczypospolitej, ale także z punktu widzenia moralności społecznej. Były to smutne czasy, były to czasy jakiegoś zadufania w sobie, bezmyślności, konsumizmu rozpanoszonego wśród jednej warstwy. I otóż na tle tych czasów pojawia się człowiek, który pochodzi z tej samej warstwy. Wprawdzie nie z wielkiej magnaterii, ale ze skromnej szlachty. W każdym razie z tej, która miała wszystkie prawa społeczne i polityczne. I ten człowiek, czyniąc to, co czynił, wybierając powołanie,
które wybiera, staje się, może nawet jest, protestem i ekspiacją. Bardziej niż protestem, ekspiacją za wszystko to, co niszczyło Polskę. Nieraz, gdy rozważam życiorys tego błogosławionego, staje mi przed oczyma Tadeusz Rejtan. Wprawdzie ojciec Rafał umarł przed pierwszym rozbiorem Polski w 1741 roku. Jednakże fakt Tadeusza Rejtana znaczy jako bardzo ważny element Sejmu porozbiorowego, który rozbiór zaakceptował. Wtedy Rejtan rzucił się w drzwi, żeby nie przepuścić tych debatujących parlamentarzystów polskich XVIII wieku, żeby ich zachląć, nie wolno, jeżeli chcecie stąd wyjść z taką decyzją, z taką uchwałą, to po moim trupie. Ojciec Rafał nie był nigdy posłem na Sejm, nie należał do parlamentu. Wybrał powołanie ubogiego syna świętego Franciszka, ale dawał świadectwo podobne. Jego życie ukryte w Chrystusie, było protestem przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie i postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich czasach, które wiemy, jaki miały finał. Drodzy siostry i bracia, 20 lat po tej pielgrzymce Jana Pawła II i po tym jego nawoływaniu, żeby budować ład Rzeczypospolitej na fundamentach dekalogu i przykazaniach miłości, doszło do tragedii smoleńskiej. Dzisiaj gromadzimy się dokładnie w 11. rocznicę jego śmierci, a dokładnie w 11. rocznicę jego pogrzebu w katedrze na Wawelu. Wspominamy jego życie właśnie w tym miejscu, gdzie tyle świętych rzeczy, a przede wszystkim tylu wspaniałych córek i synów naszej ojczyzny, świętych, królów, wodzów, wieszczów, mówi nam o tym wszystkim, co naprawdę Polskę stanowi. Od 11 lat stał się integralną częścią tych wielkich świadków Polski, tego wszystkiego, co najbardziej znakomite i z czego możemy być dumni, choć wiemy, jak wielką cenę nieraz przyszło zapłacić im zadawane przez nich świadectwo chrześcijaństwu i Polsce. Ale te 11 lat, które minęło, tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że to miejsce wiecznego spoczynku wraz ze swoją małżonką Marią jak najbardziej jemu się przynależy. Wielkiemu świadkowi Polski, jej tradycji, jej tragedii, udawał się przecież z całym swoim otoczeniem do Katynia, by uczcić rocznicę mordu dokonanego na naszych oficerach, jeńcach wojennych z 1940 roku. Był świadkiem także najpiękniejszych ambicji
tak głęboko wpisanych w DNA naszego narodu. Patrzymy na Niego i próbujemy Go także zrozumieć poprzez to, co 20 lat przed Jego śmiercią, prawie 20 lat, mówił Jan Paweł II na polskiej ziemi o konieczności świadectwa, o prawdziwym, autentycznym humanizmie opartym na Bogu, o patriotyzmie, o konieczności także protestu wobec krzywd i zła i o konieczności także ekspiacji własną pracą, własnym wysiłkiem, własnym cierpieniem, by Polska była Polską. To wszystko uświadamiamy sobie na powrót właśnie dzisiaj, przeżywając te rocznice tak bardzo znamienne i ten niezwykły dialog między Chrystusem, który każe być nam świadkami, a my mówimy niekiedy z poczuciem pełnej odpowiedzialności, tak, jesteśmy tego świadkami, tego wielkiego dziedzictwa Chrystusa, chrześcijaństwa Polski. I dlatego zgromadzeni w dniu dzisiejszym na Eucharystii, w tak niezwykłym miejscu i w tak niezwykłych okolicznościach, prośmy Boga o siłę ducha, o prawość sumienia, o odwagę, by nie tylko w chwilach nadzwyczajnych, ale i w codzienności, byśmy mogli powiedzieć tak, jesteśmy świadkami Ciebie, Panie Jezu Chryste. Amen.